Księga Wyjścia. Rozdział 12. Kości jego łamać nie będziecie. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa Mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 16. Przekazanie Tory zabrania łamania kości ofiary paschalnej. Dla chrześcijan prawdziwą ofiarą paschalną jest Jezus Chrystus. Setnik Longin lub Kasjusz przebił włócznią serce Jezusa i zapobiegł łamaniu kości Baranka Bożego. Tym samym spełnił raz na zawsze to przekazanie biblijne za nas. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.